sytuacja jest bardzo trudna w tej chwili. Mieszkańcy naszej dzielnicy, mówimy o dzielnicy Czarnowąsy, mogą od 2023 roku znaleźć się w trudnej sytuacji, ponieważ Elkom powiadomił nas, że rezygnuje z działalności ciepłowniczej, że rezygnuje z koncesji, nie będzie jej już prowadził, ponieważ ta działalność dla Elkomu jest nieopłacalna. Po 25 latach pozostawia tych mieszkańców i gmina Dobrzeń Wielki, która jest właścicielem tej sieci, otrzymuje te sieci z powrotem, a mieszkańcy pozostają z taką informacją, że w 2023 roku ciepło do nich docierać nie będzie. W tym wszystkim jest jeszcze elektrownia, w tym jest to działanie, które jest od lat prowadzone na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Teraz to, tak jak pani powiedziała, części mieszkańców dzielnicy Opola. Czy prowadzone są rozmowy, jak z takiej sytuacji ewentualnie wybrnąć? No oczywiście my naszych mieszkańców nie możemy pozostawić bez wsparcia, więc rozmawiamy z gminą Dobrzeń Wielki, żeby w okresie przejściowym, ponieważ z tych informacji, które przekazuje nam Elkom, że możliwości utrzymania tej sieci w dłuższej perspektywie nie ma, więc przynajmniej w tym okresie przejściowym, współpracując oczywiście z panem wójtem, w pierwszej kolejności rozmawiamy z PSG, czyli ze spółką, która zajmuje się doprowadzaniem gazu do innych mieszkań w Opolu, między innymi, żeby rozbudować sieć gazowniczą na terenie Czarnowąsów, żeby mieszkańcy mogli zmieniać swoje źródło ciepła. Wiemy jednak, że to będzie okres 3, nawet 5-letni i w tym czasie czymś mieszkańcy muszą ogrzewać swoje domy. Jesteśmy tutaj w dialogu z gminą Dobrzeń Wielki, żeby na ten okres przejściowy jakiegoś operatora wybrać. Odbiorców na tej sieci jest bardzo mało, bo cała sieć ma łącznie ponad 80 kilometrów, a odbiorców jest powyżej 1300. Jest ich bardzo mało, w związku z tym straty na tej sieci są bardzo duże i prawdopodobnie Elkom ma już to przeanalizowane. No nie będzie możliwe utrzymanie tej sieci w dłuższej perspektywie. Dla nas zaskakująca jest sama decyzja Elkomu, dlatego że przez tyle lat korzystał z zasobów, które sieć generowała. Dzisiaj w przypadku powszechnej drożyzny, wzrostu kosztów energii, wzrostu kosztów pewnie ogólnych też utrzymania samej spółki, no zostawia mieszkańców, mówi mieszkańcom, my dziękujemy, bo nam już się to nie opłaca, a samorządowcy niech sobie z tym radzą. Jakie liczby osób, czy gospodarstw, czy też podmiotów dotyczyłaby ta kwestia niezwykle ważna właśnie przerwania tych dostaw ciepła? Jeżeli chodzi o samą część miasta, czyli o dzielnicę Czarnowąsy, to tam mamy około 700 odbiorców. I też musimy pamiętać, że nie są to tylko i wyłącznie osoby fizyczne, czyli mieszkańcy, ale też instytucje. Czy na przykład kościół jest podpięta, sfornica też, jest szkoła, jest żłobek, więc no to jest kwestia tych odbiorców, którzy korzystają z tego ciepła. No więc no sprawa jest naprawdę poważna. Czasu jest bardzo mało. Tak. Czasu jest bardzo mało. Będziemy mieli rok od tej informacji, którą no, przekazał nam Elkom, żebyśmy wypracowali jakieś rozwiązanie w tej sprawie.